Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Kubacki. Dzisiaj, to znaczy 13 października 2018 roku, przybyłem tutaj do Oslo w Norwegii na Fornebu, gdzie odbędzie się koncert z okazji stulecia niepodległości w Polsce. Zaśpiewam wstęp. Tak jest. Tak. Skracaj się. Tak, potem zaśpiewam psalm. Tak. 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 I na komunii zaśpiewam. Tak. Ave Maria i tak. Może na koniec jeszcze pieśni jakąś zaśpiewamy, Barkę na przykład. Barkę albo my tego, można też, my chcemy Boga, my poddani. No, na tysiąclecie. Coś tam wymyślimy. Boże coś polskie. Może pójść, bo co o to myślałem. No, Boże coś polskie. Boże coś polskie, no. Chodź. Pieśń. Wstajemy, idziemy, tak bo jest siódma. Dobra. O, niech cię widzę, że... Dziadkom pomagasz. No to co, Bogdan? Dziś jest wielka uroczystość. Święto Niepodległości. Co prawda dopiero w przyszłym roku najlepiej będzie, ale tym bardziej dzisiaj, gdzie organizujemy to święto w Oslo, tu w Domu Polskim. Powoli się rozpędzamy. Powoli, właśnie. Powoli się rozpędzamy, ale pamiętasz, na naszym terenie przyjechało tutaj trzech księży, ojców, którzy zostali tu zaproszeni do pracy. No i mieliśmy takie szczęście, można powiedzieć, że jeden z nich, ojciec Gerard Filak, został tutaj w Oslo, przydzielony, jak wtedy biskup zrozumiał, że Polacy mają taką potrzebę, żeby mieć tu na stałe swojego księdza. Tak. To ksiądz ze Śląska, Ślązak z krwi i kości, ale Polak z krwi i kości, tak. Polski Ślązak. Był zawsze gotowy do uroczystego odprawiania mszy świętej za ojczyznę i tak. W intencjach ojczyzny często. I on jest jednym z takich tutaj filarów, który się ostał, który trzymał nie tylko nas, no bo z nami nie było takiego problemu, ale młodzież, tak. Dzieci nasze, które się tu rodziły. Tak, jest. On uczył religii, on uczył szacunku do ojczyzny, oczywiście kościoła tym samym, bo to nierozerwalne. Także to tutaj musimy ojcu Gerardowi przyznać, że zrobił dla nas bardzo dużo. Wtedy Jezus spojrzał na niego i z miłością rzekł mu: jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Ta trójka księży przyjechała na prośbę naszą, to właśnie Gabi Zamojska, Bogusławska po mężu, potem jeszcze ja, włączyliśmy i poprosiliśmy biskupa Schwencera, żeby zaprosił z Watykanu arcybiskupa Wesołego. I arcybiskup Wesoły przyjechał tu do Oslo. Pamiętam to jak dziś, przyrzekł nam, że przyślą nam księży. Przysłali, w tym był właśnie Filak. To trzeba przyznać, Filak był też taki śląski patriota, wspaniały patriota. On właściwie przypominał Polakom o swojej polskości, o miłości do ojczyzny. Mówił o miłości, o szacunku, o kościele, o wierze naszej, wierze. I to nas trzymało. I wydaje mi się, że spełnił swoje zadanie do końca i pewnie je do dziś. Sprzeczamy się we dwójkę, kto z nas pierwszy przyjechał. A ja mówię, to ja załatwiłem ci, że ty tu przyjechał. A to nieprawda. I tak to jest, ale to się przekabarzamy, ale to jest miłe. Matko narodów, dziękujemy ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom niezbyt już długo pozostających w ucisku i upokorzeniu. Dziękujemy ci, Pani Fatimska.
Dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce. Kiedyś słowo Polska to było coś ważnego, coś, co chwytało za serce. A ojczyzna to się wypowiadało w bardzo uroczystych dniach. A dzisiaj ani ojczyzna, ani Polska tylko machają na to. Nie tak. Ale ja dochodzę do wniosku, że te 123 lata w zaborach nie narobiła tyle chaosu, co 45 lat komunizmu w Polsce. No tak, no tak, dlatego że komunizm poszedł, żeby zrobić zamęt w umysłach ludzi. Już, to się zgadza. I to jest znacznie, znacznie trudniej odwrócić. Tak. To po prostu odcięte zostały korzenie. Może nie wszystkie, ale dużo zostało odciętych i nie ma tych ludzi już czym złapać. Nie. Oni po prostu się przestali interesować Polską jako swoją ojczyzną, jako swoim krajem. Wyciągaliśmy dużo historii. Tak, tak. Czytaliśmy wiersze. Tak. Mówiliśmy o tym, jak to się stało. Co się stało? Co się stało, tak jest. To wszystko w tej chwili przestało ludzi interesować. Tak. Uczyliśmy tego wiersza zawsze, kto ty jesteś, Polak mały. To wśród tych babć i dziadków i mam, ojców, tkwiło w ich sercach. Dzisiejszy dzień jest częścią obchodów stulecia niepodległości Polski. I dlatego proponowałbym, aby rozpocząć od tego, żeby prosić, żeby wszyscy wstali i wypijemy zdrowie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszmy się, że mamy to państwo. Oczywiście możemy mieć takie czy inne uwagi, natomiast za takim państwem 123 lata Polacy płakali, tęsknili, walczyli. I dlatego cieszmy się, pijmy zdrowie prezydenta, módlmy się za niego i módlmy się za tym, żeby ta Polska była jeszcze lepsza. Ale cieszmy się tym, co jest, bo jeżeli by tego nie było, to by było naprawdę źle. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim dowodem złączym się z narodem. Drodzy Państwo, bardzo mi miło. Nieważne ilu nas jest, ważne, żeście przyszli i świętujecie razem z nami. Prezydent, premier Rzeczypospolitej Polskiej, rządu polskiego Mateusz Morawiecki powiedział: idźmy, świętujmy bez podziałów. I zauważcie, dalej są podziały. Chciałbym panu podziękować, iż miałem ogromny zaszczyt bycia razem wspólnie na scenie i bardzo chciałbym prosić, panie prezesie, o powtórzenie tych słów, które ze sceny dzisiaj padły. Domniemuję, że pytanie jest kierowane odnośnie Kornela Morawieckiego, kiedy pojechałem na by uwolnić go z więzienia, bo on w ten czas siedział. Otóż nim to doszło do tej rozmowy z prezydentem Stanów i dzwonienie, to ja pojechałem do Stanów i spotkałem się z prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, panem Alojzym Marzeckim. A pan Alojzy Marzecki studiował razem prawo z prezydentem Bushem. I tak się dobrze złożyło, że prezes Marzecki powiedział mi, że mamy szansę porozmawiać z prezydentem, bo w każdej chwili nagłośnienie było i możemy tą sprawę poruszyć. I ja poruszyłem dwie sprawy. Uwolnienie Kornela Morawieckiego i chodziło o nałożenie z powrotem sankcji na Polskę, na chodziło o Jaruzelskiego, bo Wałęsa mówi, że odblokować. Nie, bo te pieniądze by szły nie dla ludzi, dla narodu, tylko gdzie indziej, na armię.
żeby na gorszy jeszcze reżim większy był w Polsce. Wobec tego uzyskałem dwie sprawy. Uwolnienie Kornera i uzyskałem drugą sprawę, nałożenie z powrotem sankcji. Mam potwierdzenie w gazetach New York Timesie. A odnośnie tego telefonu, to dość miło to się odbywało. Zadzwonił pan Marzewski do prezydenta i jakoś tak oni mieli między sobą jakieś kontakty, że mógł w każdej chwili sobie porozmawiać, jeśli był prezydent wolny. I powiedział, że jestem z Norwegii, przyjechałem w sprawie Kornela Morawieckiego, uwolnienie jego, bo ten władze polskie, Jaruzelski chce go skazać jako terrorystę, a to jest nieprawda, jest opozycjonistą, a nie terrorystą. No i w ten czas była rozmowa między prezydentem a mną przez tłumacza pana Marzewskiego. Pan Marzewski świetnie tłumaczył, nawet więcej powiedział aniżeli ja, ponieważ znał sprawę, bo mu wcześniej wyjaśniłem, o co chodzi. I proszę sobie wyobrazić, że uzyskałem, że w ciągu tygodnia został Kornel Morawiecki uwolniony z czyli więzienia. Się udało. Czyli tak. Się udało. Bardzo mile słucha się pana prezesa w tych wszystkich opowieściach. Dziękuję. O Solidarności, ale też dowiedziałem się, że pan prezes, gdy tutaj przybył na ziemie norweskie, stworzył w latach 80. Solidar, jeśli nie wiem, może źle wypowiem. Solidaritet Norge Polen. Ona istniała, ta organizacja, ja się włączyłem w ruch tej organizacji. Ale może, panie prezesie, to będzie następnym naszym możliwym wywiadem, z którym będę miał przyjemność się zetknąć. A dzisiaj może spróbujmy uświetnić te nasze stulecie niepodległości. Dziękuję. Lampką zdrowie, szampana. Oby tak było. Oby było zdrowie. Wszystkiego dobrego, panie prezesie. Dziękuję wzajemnie. My tylko wolnej ojczyzny chcemy, tej najpiękniejszej wśród puli łąk. Twą niepodległość bronić będziemy, byś polskim chlebem karmiła nas wciąż. Pamiętasz, jak wydawaliście ten, to był miesięcznik bodajże, Kronika? To było działanie na czucie, odczucie i uczucia. Ta treść odpowiadała nam, odpowiadała tym rodzinom, które z tej Polski przyjechały i czerpały. Tam poruszaliście tematy historyczne, tematy bieżące. Ja się kierowałem swoimi uczuciami. O. To, co ja chciałbym usłyszeć, przeczytać, zobaczyć, to starałem się w tej kronice przekazać. Takim może trochę śmiesznym testem dla mnie było to, że kiedy wychodziła kronika, ona zawsze była w pierwszą niedzielę miesiąca, tak. I była msza święta, a ponieważ ja akurat mam tę okazję, że siedzę znacznie wyżej niż wszyscy inni ludzie w kościele, no tak. To mam okazję obserwować, więc nie tylko to, ale właśnie a propos kroniki. Patrzyłem, jak ludzie siadali w ławkach z tą kroniką, którą przed chwilą przed kościołem kupili i otwierali. Patrzyłem, na jakich stronach otwierają. Ano. Na czym się zatrzymują, przeglądając. Tak. I to dawało mi satysfakcję, że to, co ja uważałem, że tam jest ważne, ludzie to na tym się zatrzymywali. Każdy się tym interesował. Kronika była rozchwytywana. Ile lat wydawałeś kronikę? Prawie 19 lat. 19 lat. Prawie 19 lat. Czyli to się ukazywało 10 razy w ciągu roku, z tym, że numer letni i numer świąteczny były numerami podwójnymi. Bożonarodzeniowy, jest to, i nowy rok. Tak. Robiliście za darmo, was to nie tylko papier kosztował. I tak dokładało się do tej kroniki finansowo, i tak się dokładało. Ale to była radość, i ten, co kupował, to samo. Ja pamiętam, przecież ja przeglądałem, szczególnie moja żona, ona obserwowała tą kronikę. Bo jak ja wydawałem, tą telewizję prowadziłem, to ona mi redagowała wiadomości.
I ona bardzo lubiła, jak ktoś odpisywał. I mówi, widzisz, jednak ludzie interesują się, czyta i piszą do nich, że to im się podoba, to troszeczkę było tak, było inaczej. I to znaczy, że czytelnik bierze udział w tej kronice. I to jest ważne było. Wiesz, zadziwiają mnie dzisiaj sytuacje, w których rozmawiam z ludźmi prominentnymi, że tak to nazwę dzisiaj. Którzy mówią, że znają kronikę, mało tego, mają ją na swoich półkach. Czyli, że było tam coś ciekawego, co ludzi interesowało. Tak? Oczywiście. I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno, byś mógł z tysiąca dróg wybrać na jedno. Gdy tak strządzi traf, że świata prawd nie zechcesz zmieniać, i gdy kark umiesz zdjąć, by siłą wziąć, sposobu nie ma. I gdy nie zmienisz się, nie zwiodą się niełatwe cele, wierz mi, na drodze tej osiągniesz wiele. Myśmy kronikę wydawali, ona była ogólnonorweska, że tak powiem, tak. Ale również mieliśmy grono czytelników poza Norwegią, również w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach, ale ty robiłeś te telewizję w swoim okręgu. Tak, to prawda. A zaczęło się to tak niewinnie, bo tam była telewizja kablowa u nas. I tam pracował taki Stanisław Stasiu Procajło. To taka moja prawa ręka była. On tu mieszkał, mając 14 lat przyjechał do Norwegii, bardzo oddany sprawie Polski. On po prostu tą Polskę kochał. I wyobraźcie sobie, mówi, że szef, ten właściciel telewizji mówi, może by Jerzy coś nadawał dla Polaków tutaj. Ja to podchwyciłem. I żona moja to samo, no i więc mówię, dobrze, bierzemy to. I dostaliśmy telewizję 10 minut. To dużo. Tygodniowo? I to szło na całe Estwold, proszę sobie wyobrazić, województwo. I chwytało nawet tutaj i przekazywali sobie Norwedzy, bo nadawałem po polsku do Polaków wiadomości, ale te wiadomości były tłumaczone na dole na język norweski. I Norwegowie wiedzieli, co się w Polsce dzieje. Miło się wspomina dawne czasy. Wydaje nam się, że to były czasy, w których można było dużo zrobić, tak. Ale byliśmy wtedy dużo młodsi. To prawda. I mieliśmy więcej siły. Dzisiaj, co niektórzy jeszcze przejmują po nas, mamy właśnie teraz okazji stulecia odzyskania niepodległości, imprezy, między innymi dzisiejsza impreza tu w Domu Polskim w Oslo na Fornebu, gdzie Bogdan Kulas stara się zgromadzić nas, jeszcze tych, którzy jeszcze mają jakieś poczucie wartości
niepodległości i samej ojczyzny. No i z tej okazji mamy też dzisiaj okazję porozmawiać. A, no właśnie. A my na siłowni się chodzimy w ogóle, nie? No właśnie. Razem. Nagrywaj to. To możesz nagrać. Chodzimy na siłownię. Chodzimy na siłownię. No to jedna z pierwszych takich okazji i uroczystości tutaj związane z odzyskaniem niepodległości. Teraz się zbliża listopad. Będą kolejne, czy tu, czy w innych miejscach w Oslo. Mamy wyjątkową okazję, no bo taka bardzo okrągła, wymowna ta. Pytanie tylko, czy my tę niepodległość mamy, czy jej nie mamy? To jest pytanie. Tak jak Shakespeare mówi. To jest wielkie pytanie, czy ją mamy, czy i z tym pytaniem pewnie zostaniemy. Niepodległość, którą 100 lat temu odzyskaliśmy, dzisiaj nie jest to takie zupełnie dla mnie przekonywujące, czy my ją jeszcze mamy. Zgadza się. I z tym pytaniem pewnie zostaniemy do następnego spotkania. Dobrze. Gdzie będziemy przy na ten temat. Gdzie będziemy na ten temat dalej dyskutować. Ja. Okej. Okay. No to zdrowie za tą niepodległość. Za niepodległą, która jest jeszcze. I za dzisiejszy. Która jest jeszcze do odzyskania. Do odzyskania. To od naszych rodaków zależy. Wiarę mam, że się wydarzy wiele. Czuję, że ktoś mnie odnajdzie tu. Widzę, że są w życiu przyjaciele. Wierzę, że się odrodzę znów. Panie mój, Ty przecież możesz wszystko. Panie mój, Ty przecież wszystko wiesz. Panie mój, dziś okaż mi swą bliskość. Panie mój, już nie zostawiaj mnie. Panie mój, Ty przecież możesz wszystko. Panie mój, Ty przecież wszystko wiesz. Panie mój, dziś okaż mi swą bliskość. Panie mój, już nie zostawiaj mnie. Partnerem audycji jest ITSD NO. Projektowanie stron oraz sklepów internetowych w Norwegii.